Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Robię sobie właśnie zadanie jako prezydent. Muszę pojechać 9 km gdzieś dalej. Nie chcę mi się tam jechać, wezmę sobie hydrę. Polecę sobie tam. Więc teraz gram jeszcze przed najnowszym update'em świątecznym prawdopodobnie, gdzie mają dodać kolejne samochody do kupna. Teraz mam trochę, no nie mam dużo kasy. Ja sobie robię tę misję prezydenta tak dla urozmaicenia, bo bardzo dużo samochodów sprowadzałem i chcę właśnie też pokazać ten magazyn i trochę podzielić się informacjami, może moimi spostrzeżeniami na temat tego update'u z import-export, tak? Polecimy sobie hydrą, tam mam coś do załatwienia. Chyba, no pewnie coś zdobyć, potem będę musiał to przywieźć tutaj, bo to są te zasoby. Mamy najdalej oddalone wytwórnie, jakie można było sobie tylko wymarzyć, jeśli chodzi o te wytwórnie z, no, związane z aktualizacją motocyklową. No ale jest sobie to tutaj i podoba mi się to, taka mała wioseczka gdzieś ukryta na skraju, gdzie nikt nie przyjeżdża albo w ogóle nikogo nie ma. No bo komu by się chciało taki kawał jechać w tą stronę, nikt tutaj nie zagląda i mam spokój, tak? A z drugiej strony też muszę, no widzicie, każdy taki wyjazd to muszę lecieć gdzieś hydrą, tak? Załatwiać sprawy daleko, a tak to bym miał może w tamtym miejscu, gdzieś na pustkowiach swoją wytwórnię czy coś, to by było może i lepiej. Pisaliście mi też w komentarzach, że właśnie z wytwórni można sporo kasy wyciągnąć, jak się zainwestuje trochę więcej, bo wtedy można na przykład przyspieszyć pracę albo zwiększyć ilość ładunku, który możemy zgromadzić. No i jest to też pasywny dochód, czyli raz dostarczymy jakieś zasoby, tak? I cały czas ta wytwórnia, powiedzmy, na siebie pracuje, z tym, że no, trzeba te ładunki dostarczyć, trzeba je odnowić, trzeba je później też sprzedać z ekipą. No i to sprzedawanie, moim zdaniem, jest trochę trudniejsze niż w misjach CEO. Dobrze, jesteśmy na miejscu, nie wiem, prawdopodobnie będzie trzeba skraść jakiś pojazd, ale jeśli to będzie teczka, no to może nie będzie tak trudno. Zaraz zobaczymy, co tutaj słychać. Okej, przechwyć zasoby, chyba to będzie taka teczka zwykła. Oj, postrzelam trochę z rakiet, nie wiem czy... Nie wiem, czy mi się te zasoby nie zniszczą, jak będę z działka napierniczał. Dobra, tu już chyba czysto. Mam nadzieję, że mi nie rozwalą hydry, bo hydra jest wbrew pozorom delikatna. Kilka strzałów z jakiegoś karabinka i po niej. To jest zwykła teczka, więc powinienem ją wziąć w łapy, wsiąść do hydry i spierniczyć. Rozłożymy się tu. Wow, jeszcze mi tutaj strzela. No muszę uważać, bo czy nawet taki jeden mały dziad potrafi... Fajnie. Potrafi... O nie, moja hydra! Nie, nie niszcz się, cholera, już po niej. No właśnie, przez takiego małego cholernego gnojka. Szlak! Teraz będę musiał sobie jakiś inny pojazd skombinować. No ale mała teczka, tak, to tutaj nie ma problemu. Mogę sobie... No mogę sobie wezwać śmigłowiec, no nie mogę wezwać śmigłowca. Ale fajne jest w tej aktualizacji, czy będąc prezydentem, fajne jest to, że możemy sobie szybko wezwać swój jakiś tam pojazd, nie? O, tutaj jest Batty chyba. Batty? To ty? Batty. Cześć, Batty. To mi się bardzo podoba, bo nie trzeba nigdzie dzwonić, tak? Albo można od razu pojazd swój wprowadzić. O, Vortex. Miałem Vortexa wcześniej, PCJ, SK. Weźmy sobie... Co to za jakieś nowe wydarzenie będzie? Hakuchugla? O, może Hexera sobie wezmę. Pyk, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jeśli bym kupował jakiś nowy motocykl, to pewnie byłoby to Batty. Nowy Starbon, kurczę, ile tam, 10 tysięcy kosztuje? To jest niedużo. No, ale właśnie tak sobie teraz zszedłem z tematu, ale odnośnie tej aktualizacji to muszę wam powiedzieć jedno, że bardzo, bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że możemy tak dużo kasy w dość szybki sposób zdobywać. To znaczy tak, jeśli chodzi o zdobywanie tych samochodów, to niektóre kosztują po 40 tysięcy, jak się je później dostarcza, dostajemy tej prowizji 40 tysięcy, a niektóre kosztują no trochę mniej, nie? Tam po 15, po 25 tysięcy. I no, trzeba się z tym liczyć, że czasami zdobywa się te gorsze samochody, a czasami te lepsze, te bardziej opłacalne.
I jest na to sposób, aby zawsze mieć te bardziej opłacalne, po prostu jak mamy misję i sobie zamawiamy samochód, zamawianie samochodu czy namierzanie samochodu jest darmowe, więc nie trzeba tutaj jakby buli za każdym razem kasy, tak jak było w przypadku zdobywania paczek, tak? Więc możemy sobie po prostu odszukać nową sesję. I jak odszukamy sobie tą nową sesję, no to wtedy dostaniemy, możemy sobie od razu zamówić nowe paczki, tak? Odszukajmy nową sesję i pojawiamy się w biurze bezpośrednio, jesteśmy jako CEO i wtedy działamy sobie dalej. Zamawiamy nową paczkę i trzeba się wtedy modlić, żeby dostać samochód, nie paczkę, tylko samochód właśnie zamawiamy. I trzeba się modlić, żeby dostać właśnie ten samochód droższy, jakiś tam supersportowy albo coś takiego. Tu mam Hydrosa, wrócimy sobie tam z powrotem. Zauważyłem też, znaczy znalazłem taką fajną metodę na wracanie z powrotem na przykład do miasta, ale to wam zaraz pokażę. No i sobie robię te prezydenckie misje, bo tak dla urozmaicenia, większość to sprowadzą właśnie te samochody i sprowadzanie samochodów to jest rzecz przezajebista, bardzo mi się to podoba, dlatego że jak wam wielokrotnie mówiłem, bardzo, bardzo lubię, muszę się to schować, bo nie wiem, czy mnie nie będą namierzać, bardzo, bardzo lubię jeździć ogólnie samochodami w GTA, w GTA Online, bawić się tymi autami wszystkimi i nawet często jak sobie gdzieś tam, muszę się chować, bo mnie mogą namierzyć, często jak gdzieś trzeba gdzieś dojechać, to ja zawsze biorę samochód i no w tym wypadku nie, no bo to jest taka odległość, że bym musiał pół odcinka wam opowiadać coś i jechać samochodem, ale przeważnie jadę, jak gram sam, to jadę samochodem gdzieś tam mało co, tam gdzieś hydrą czy tam śmigłowce, tylko auto jakieś fajne i jazda. Ostatnio sobie dużo moim Banshee stunigowanym jeździłem. No, ale wytwórni mam trochę aut. Sprzedaję aktualnie te najtańsze, które nie są jakby przypisane do jakiejś tam kolekcji. No i później zobaczymy, może uda się cały tam magazyn zdobyć tych samochodów bardzo drogich. Najwięcej udało mi się kilka razy pod rząd zdobyć 260 tysięcy, sprzedając po 3 graczy na raz samochody. Także 260 tysięcy na raz to jest bardzo dużo. Chociaż nie możemy sprzedawać na przykład w ten sposób, że sprzedajemy za 260 tysięcy samochody, wracamy do magazynu i znowu sprzedajemy. Trzeba odczekać chyba jakieś 20 minut albo 30, trzeba odczekać do następnej sprzedaży, ale w tym czasie można robić inne rzeczy, na przykład no właśnie tak jak ja teraz sobie robię misje prezydenckie albo jakieś misje związane, rozbije się, albo jakieś misje związane właśnie z CEO, można sobie też dostarczać nowe samochody, nie ma problemu, tak? I to jest właśnie fajne w GTA, można sobie robić napady w tym czasie albo cokolwiek, tak? Zarabiać po prostu pieniądze. Ja się tak zastanawiałem, już to mówiłem kiedyś odnośnie nowych graczy, ale też ci tacy powracający, co nie grali jakiś czas w GTA, jeśli na przykład grali ostatnio, nie wiem, kiedy była aktualizacja, jakaś tam pół roku temu, teraz wbijają nagle, trzeba kupić jakieś magazyny, trzeba kupić jakieś inne rzeczy, masę różnych warsztatów, magazynów, nie wiadomo jak się w ogóle za to złapać. A zasoby są, towar musi się zrobić, no to fajnie, tu już mamy załatwioną sprawę. Tu jakieś to trzeba zrobić, tamto, sramto, tak? I dużo się z tym wszystkim bawić, a nie wiadomo za co najpierw, nie wiadomo co się opłaca. Tutaj cały czas dzwoni asystentka, że mamy kupić sobie garaż na 60 miejsc, ale ten garaż to jest, ja wam powiem tak, ten garaż to jest coś takiego jak jacht, czyli bezużyteczny. On jest taki, żeby wyglądać, nie? Wchodzisz do niego, ale co z tego tytułu masz, że on nie jest? Nie masz żadnych dodatkowych funkcji w GTA z tego tytułu, no. Jest takie. No każdy, wiecie, tam kupuje co chce w GTA, tak? Jeden sobie kupi jacht, drugi sobie ulepszy swój domek, jakieś tam dodatkowe wyposażenie doda, co moim zdaniem jest bez sensu, bo to podstawowe jest i tak bardzo ładne i ekskluzywne moim zdaniem. No, a tak się właśnie szybko teleportuję do miasta. Czyli włączam sobie przygotowanie do napadu i wychodzę z niego. Na przykład wchodzę do garażu, wybieram sobie jakieś auto i robię misje VIP-owskie. Powiedzmy, że mogę sobie wystartować jakąś misję związaną z, nie wiem, Łowca Głuch, to jest moja ulubiona. Aha, jeszcze jedna sprawa, bo nie wiem czy wiecie, ale te samochody najnowsze, one są drogie, bardzo drogie, ale chodzi mi o te, no nie? Można je kupić taniej, wykonując misję. Pewnie już to widzieliście.
albo nie widzieliście, ale na przykład obniżyła mi się cena na buggy ramp, bezużyteczny samochód, którego nie chcę zdobyć. Obniży się cena na tego, jeśli wezmę sobie misję z tym pojazdem. Jak robić misję z tym pojazdem? Pojedziemy sobie do biura, to wam pokażę. To w biurze było? Chyba w biurze. Tak mi się wydaje. Chyba w biurze, no. Trzeba włączyć specjalną misję dla tego pojazdu i wtedy o ileś tam, czy nawet o milion mamy taniej dany samochód, tak? To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja wiem, czy to samochód można nazwać jakiś, kurde, pojazd, ten z silnikiem rakietowym mnie najbardziej ciekawi. No on jest najfajniejszy, dużo, dużo można się nim pobawić, polatać, od ramp się podbijać, różne dziwne rzeczy. Chciałbym go zdobyć, ale też bym chciał Tempestę sprawdzić, bo wygląda na to, że ma bardzo wysokie statystyki. Zanim jednak ją kupię, to zobaczę, jakie będą najnowsze samochody w aktualizacji, która przyjdzie już niedługo, czyli dla mnie, z mojej perspektywy, to będzie jutro. No i zobaczymy. Wow. A ktoś tutaj dziwnie, bo ma... A to ciekawe. Jakieś takie oznaczenie bardzo dziwne. Aha, to jest moja ekipa, dobra, spoko. Wbijamy do biura i wam pokażę tę misję. Pyk. No i te misje, no co, one nie są trudne, są bardzo łatwe. Ja nie wiem, czy ja ich sam nie mogę zrobić. Chociaż sam nie, bo tam trzeba trochę w kooperacji działać. No, co najmniej chyba dwóch graczy jest potrzebne do tego. Ja nie wiem, czy coś się tu robiło. Teraz zobaczę, czy tutaj w komputerze się to... Tak, to się w komputerze włącza. Nie, kurde. Zobaczcie, jest też problem po tej aktualizacji, że nie można sobie od razu wejść. Trzeba kilka razy wstać i usiąść z powrotem. Tak, bo zobaczcie, pokazuje mi się, że muszę się zarejestrować jako prezes. I dopiero wtedy będę... No to jest takie dziwne. Ale to dlatego, że dużo graczy jest w sesji teraz i może się to tak właśnie... coś lagować, bugować, serować i w ogóle. Dlatego mi pokazuje, że ja nie jestem szefem, no. Gdybym był sam w jednej sesji publicznej, to bez problemu mógłbym sobie wejść tam do środka i nie byłoby jakichś tam takich dziwnych lagów, tak? No ale są tam takie misje, które jak się wykona, to wtedy będzie można sobie te pojazdy kupić taniej. Myślę, że skuszę się na rakietowy pojazd, chociaż on jest jednym z droższych takich pojazdów, które są tutaj dostępne z tych nowych. Ale jest moim zdaniem takim, który dostarcza bardzo dużo fanu. Możecie zobaczyć sobie na moim też live, jak nim jeździłem. Ale mam nadzieję, że niedługo wam pokażę już, jak się spisuje, jak będę go miał swojego. Zresztą można go też tuningować, jakoś tam przemalować. No i ponoć ta właśnie Tempesta też ma sporo opcji tuningowych. Cały czas mi się pokazuje jakieś ładowanie. Myślę, że gra się zastanawia, czy ja powinienem być prezesem, czy nie. Sprawdzę, czy ja mam te opcje. Ja jestem... Aha! O, fajnie. Fajnie, że jestem prezydentem. Fajnie, że jestem prezydentem. Nie zmieniłem tego. Dobra, nieważne. To moja wina. Ale teraz nie mam tej opcji, żeby być prezydentem. O, już mi się pojawiło. No dobra, sorry, to była moja wina, ale taki komunikat też się pojawia o tym, że jak jest dużo graczy w sesji, o tym, że nie możemy wejść do komputera, nie? Także co, sprowadzimy sobie jakiś pojazd, jakiś samochód, pewnie, namierzymy sobie coś i zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała z moim magazynem. Oczywiście sam też mogę sobie dostarczać te samochody do celu, tak, do tam salonu, czy do dealera, gdziekolwiek. I je sprzedawać, z tym, że zysk jest wtedy mały i musimy, no wiecie, dużo się najeździć, nie? A też ja sprzedaję takie samochody teraz tańsze, które niepotrzebne mi są w magazynie, jak będę miał więcej osób do grania naraz, to wtedy się zadziała, moment. I się dużo więcej zarobi naraz, tak, kasy. Dobrze, weźmy sobie na przykład eksportowe. Dużo się z tym bawiłem, cały czas praktycznie sprowadzam jakieś nowe fury. Jest to, mówię, mega zabawa dla mnie, bo raz, że można pojeździć samochodami, których nawet nie ma się w garażu. No teraz mamy Alfa akurat mam. A dwa, no Alfa chyba nie jest super droga, nie? To jest samochód sportowy. Mam ją.
A dwa, że no samochody, kurde, samochody różnie tam stuningowane, jak się je dostarcza do dealera czy do salonu, to można je też dodatkowo sobie jakoś tam przerobić, a nawet i trzeba je przerobić, żeby wyglądały inaczej, tam zmienić tablice i inne takie pierdoły. I co jest też ciekawe, będąc w mieście, auta są naprawdę niedaleko oddalone. Także wyznaczymy sobie trasę. Przeważnie są niedaleko. No ten jest 5 km. 5 km to jest bardzo dużo, jak na samochód, który trzeba sprowadzić. Bo przeważnie to jest po 2 km, 1,5 km, naprawdę niewiele. Więc nie trzeba się tutaj specjalnie pocić z tym. I załatwia się te sprawy bardzo szybko. Natomiast teraz jest aż 5 km. 5 km to jest dużo, jak na to sprowadzanie. No i w moim magazynie, ja już ogólnie sobie wszystkich samochodów sprowadziłem, nie wiem, tam z 30, no z 30 będzie, bo cały czas je na bieżąco sprzedaję i muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo fajna sprawa. No kurczę, tyle kasy można zarobić. Znaczy, jakby się odliczyło te wszystkie koszty związane z naprawą samochodu, bo im bardziej, o, sesję mi wywaliło, to nawet lepiej, będę miał święty spokój. Jeśli się odliczy te wszystkie koszty związane z naprawą samochodu, z tam jakimiś innymi rzeczami typu tuningiem, tak, bo przed sprzedażą auta musimy je stuningować, a tam wydajemy, no ile chcemy, tak, możemy wydać 20 tysięcy, 30 tysięcy. No ja zawsze biorę tą najdroższą opcję, bo moim zdaniem jest najbardziej opłacalna, tak, bo znaczy, no, dostajemy od razu możliwość sprzedania za większą prowizję, im tam więcej przeznaczymy na jakiś tuning, bardziej taki ekskluzywny, powiedzmy, nie? A to jest też ciekawe, że jeśli gramy na przykład w czterech graczy i w czterech graczy dostarczamy, to cenę za tuning samochodu płacimy tylko jedną i każdy ulepsza ten samochód za darmo dodatkowo, nie? Jeszcze 2 km mamy. Także wyjątkowo ta Alfa jest daleko ode mnie i muszę długo jechać. Mogę sobie wziąć śmigłowiec, pewnie, ale chcę tu pojechać tym Bugattim. Właśnie, a propos Bugattiego, to ma teraz być dodane do GTA, bo widziałem, że już tam w plikach znaleźli te nowe samochody, że ma być dodany Bugatti Chiron, tak? Ten taki Bugatti najnowszy, najszybszy, najlepsiejszy. Coś na kształt jego, tak czy inaczej ma być to Bugatti, no. I będzie pewnie kosztować 60 milionów. Nie wiem, ale te samochody ogólnie są bardzo drogie, nie? Tutaj w GTA, te takie z Pegasusa. Ale plus jest taki, że możemy je w końcu gromadzić w jakimś magazynie, w jakimś garażu, że nie trzeba ich wzywać, tak? O! Tutaj mamy akurat taką misję, że trzeba przechwycić samochód, który jest goniony przez policję, ale tych misji jest tutaj, no jest kilka, nie jest tak, że robimy zawsze to samo, że tam samochód gdzieś stoi, że musimy go odbić, tak, i tyle. Czasami musimy na przykład jechać z określoną prędkością przez tam 5 minut, aby bomba się nie aktywowała. W tym wypadku musimy przechwycić auto, no i starać się, aby nie uszkodzić jego za bardzo. Właśnie o to chodzi najbardziej. No to ja sobie zadzwonię do Lestera, bo żeby najmniej płacić, chociaż to są i tak małe kwoty. Najbardziej można samochód zniszczyć chyba za, oj, chyba tam za 7 tysięcy albo 8 tysięcy. No jak się ktoś postara, to i dychę wyciągnie, ale to trzeba naprawdę się już bardzo starać, tak? Wow, okej. Bardzo dziwnie, ogólnie te samochody, które sprowadzamy, one są przeważnie stuningowane jakoś tam losowo. Chociaż nie, mają jakieś tam specjalne wersje, bo każdy z tych samochodów ma jakąś tam wersję i w zależności od jaką ma wersję, to jest jakiś tam droższy, tak? Bo można go wtedy sprzedać w ramach jakiejś tam kolekcji. No ale te tuningi są dziwne. Teraz mam uszkodzeń 1278, to jest jeszcze zjadliwe uszkodzenia, chociaż jeśli goniłaby mnie policja, by do mnie strzelali, tak, jeszcze ktoś inny by do mnie strzelał, bo tutaj jeszcze czasami atakują nas inne boty, no to te uszkodzenia szybko wzrastają. Ale no mówię, nie są to duże kwoty, z tym, że jak sprowadzamy kilkanaście samochodów i każdy uszkodzimy za 7 tysięcy, no to się już jakaś tam sumka uzbiera z tego i okazuje się, że no nie wychodzimy na tym aż tak dobrze, zwłaszcza jak sprowadzamy 40 samochodów, powiedzmy, jednego dnia, to
na każdym będziemy tracić te 7 tysięcy, no to się okazuje, że jednak trochę kasy wychodzi, prawda? Dlatego warto jechać jak najczyściej. Ja sobie zawsze tu przez kanalica jadę. Tak, staram się wylądować w miarę na koła, żeby się nie uszkodził. Cyk. No i się nie uszkodził. Dodatkowo. No i pokażę wam wszystkie moje pojazdy w magazynie, jakie już mam dostarczone. To fajne jest to, bo można się też zainspirować jakimś tuningiem, nie? Czasami te samochody są ładnie stuningowane, albo jakoś, może nie tyle ładnie, co ciekawie. I można by jakiś tam pomysł zgapić do siebie, do samochodu i sobie przetuningować jakoś tam. Tutaj trzeba uważać na to dziadostwo. Powoli. I tu sobie zawsze zjeżdżam, albo tam dalej, w zależności co robię. Jak dostarczam ładunek, to jadę tam dalej, tam sobie zjeżdżam, ale można też tu. Tu jest taki ukryty zjazd. Pyk. I już praktycznie jestem na miejscu. Oczywiście nie jest to najszybsza trasa, ale moim zdaniem najbezpieczniejsza, bo raz, nie mamy ruchu ulicznego, z niczym się nie zderzymy, a dwa, no gracze mało kiedy atakują właśnie. Częściej patrzą, że ktoś jedzie po drodze niż kanaliksem, a w kanaliksie jeszcze mamy mosty. Jak ktoś nas goni śmigłowcem, to te mosty jednak mu trochę przeszkadzają nas zestrzelić, więc jest to fajna sprawa. Okej, pokażę wam teraz mój magazyn. No i mój magazyn wygląda tak. Co ciekawe też, niektóre z tych samochodów, które sprowadziliśmy wcześniej, są przykrywane takimi pokrowcami. Tak, żeby się tam nie kurzyły, żeby nic się z nimi nie działo. Tu są moje fury, o zobaczcie, teraz jest ten Alfa tutaj. Są fajne te parkingowe, ja nie wiem czy to się nazywa windy czy podnośniki. Po prostu parkingi, nie? I super to wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba. Tu mam pronto moje, jest kilka specjalnych wersji za dość dużą kwotę. Tam widzieliście tę 20 przy wejściu. Tak, są naprawdę fajne auta. No ale teraz zobaczmy sobie na ceny tych, które już sobie sprowadziłem. Tam jeszcze mam wolne miejsca, nie jest jeszcze pełny ten magazyn. Nie mówię, cały czas na bieżąco sobie tutaj sprzedaję. Może sobie sprzedamy jedno auto. Pewnie, jestem na razie sam, więc... Pyk. I... Okej, i co my tu mamy? No i zobaczcie. Teraz mamy sobie tu różne samochody. Ja zawsze sobie tak biorę, patrzę na kolekcję i patrzę jakie samochody tu mam, jakie mam tutaj do eksportu. Wybieram sobie, powiedzmy, nie wiem, tutaj mam tampę do sprzedania i patrzę, czy ta tampa jest w jakiejś kolekcji. Nie ma w kolekcji, no to biorę ją, eskortuję, za to mamy prowizję 15 tysięcy, ale teraz widzę jedną ciekawą rzecz. A nie, dobrze. Im więcej samochodów, tym mamy większy koszt modyfikacji. W tym wypadku jest to 7,5 tysiąca, ale jeśli byśmy mieli na przykład 3 samochody, to ta cena wzrasta nawet i do 30 tysięcy, jakoś tak. Także mamy tu 37 tysięcy, będziemy mieli prowizję z dostarczenia tego samochodu. Nie, to jest mała kwota, lepiej robić sobie tę misję prezesa, tak? Ale pokażę wam, jak to wygląda. Na razie usuwamy nadajnik, zmieniamy tablicę. Cyk, lakierujemy na jakiś inny kolor. Tak, to nie ma znaczenia. Możemy wybrać dodatkowy, znaczy każdy kolor, jaki nam się podoba. Różne felgi, obojętnie jakie. Byleby samochód wyglądał po prostu inaczej. No i to tyle. Możemy jakiś chrom wybrać. Tak, nie musi wyglądać ładnie. Musi po prostu wyglądać inaczej. O, zderzaki, to wiadomo, tampa ma bardzo dużo. To jest tampa? Nie, to jest Sabre, kurde, pomyliłem się. Poważnie, Sabre? Ja myślałem, że to jest tampa. Patrzyłem jakoś tak od przodu i mi przypominało tampę, ale to jest Sabre. No nieważne. Pyk. Tylne. Grille. Tak, możemy to zmieniać. Tak naprawdę wystarczy tylko jedna opcja, żeby ją zmienić i już mamy załatwioną sprawę. Jakieś tam felgi terenowe. Pyk. Czy koła w ogóle terenowe. Nie musimy ich ulepszać dodatkowo, tylko żeby ten wygląd samochodu się zmienił, nie? No i prowizja 37 tysięcy będzie przelana na konto w momencie dostarczenia samochodu. I teraz tak, to jest najtańszy samochód. Jak gdybym sprzedawał najdroższy jeszcze w kilka osób, to może by się, czy nawet całą kolekcję w kilka osób stuningować na maksa, to może by się dostało nawet i z pół miliona. Jeśli wy sprzedaliście, o i teraz właśnie jak ktoś do mnie strzela, to mi się koszt... dostarczenia, koszt tutaj tego zarobku, nie koszt zarobku, tylko po prostu zarobek mi się zmniejsza, no nie? Więc muszę uważać, żeby nikt mnie tam nie rozwalał.
Nie jest to takie łatwe niekiedy. Mamy do przejechania, jeśli chodzi o dostarczanie, to mamy do przejechania przeważnie na jakąś małą odległość. Tak, zagapiłem się. W tym wypadku jest to, no, 3 km jeszcze mi zostało. Już 1000 straciłem, warto, aby jechać właśnie jak najczyściej, tak? Ale zobaczcie, jak ten ruch uliczny się zachowuje, no masakra po prostu. I jeszcze... Ach. Tak, super. Super! Ech. Udało się. I znowu, ech. Także samochody supersportowe najfajniej się chyba dostarcza, bo one najlepiej trzymają się drogi, ten ruch... Co się tu dzieje? No kurde! Poważnie, chyba nic nie zarobię na tej dostawie. Ale to nic, bo ten samochód tak naprawdę nie jest dużo warty i nie jest ani w żadnej kolekcji, więc nie ma problemu. Tam nie zarobię na nim super dużo, nie zarobiłbym nawet jakbym dostarczył go za całą sumkę. Zostało mi 1,5 km. I tak uszkodzenia duże. No ale kurde no. Najbardziej to ja nie lubię tego ruchu ulicznego, bo jedziesz sobie prostą ulicą i nagle zajeżdża ci droga, ale tak po chamsku. To jest denerwujące. Ci też, te boty też tak strzelają strasznie mocno. Szlak, nie trafiłem go. Nie, najgorsza dostawa w życiu, bez kitu. 33 tysiące, miałem za 37 tysięcy dostarczyć. Ech, kuźwa, klient będzie niezadowolony. Jeszcze tyle tych cholernych gnojów tutaj jest. 32 tysiące. No zajebiście dużo ich tu było, no. Ja nie wiem, co się stało. Nigdy ich tyle nie ma. Albo im po prostu zdążam uciec, jak jadę szybkim samochodem, a Sabre, no niestety, kurde. Ech. Ale, no dobra, ci, co się tutaj pojawiają, tak, to z nimi nie ma problemu. Najgorszy jest ruch uliczny, najbardziej wkurzający, bo nigdy nie wiesz, kiedy ci zajedzie drogę. Nagle coś mu się odwidzi, albo coś się zlaguje i skręci ci, albo wyjedzie pod... Co? Akurat ty stoisz w tym miejscu? Wypierdzielaj! No. Dostarczono. Zarobiłem tyle hajsu, że... Och. 5 tysięcy straciłem na dostawie. Masakra. Ale sami widzieliście, jaka była sytuacja. No rzeźnia. No i fajnie, ktoś sobie tam odjechał Sabrę. Bardzo spoko. Mogę je odebrać? Nie. Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy jest taka sprawa, że możemy między graczami wymieniać się tymi samochodami, które mamy w magazynach. To nie jest taka trudna sprawa. Jeśli na przykład mamy jakiś samochód z kolekcji danego gracza, no to możemy mu po prostu ten samochód dać podczas dostawy, on dostarcza do swojego magazynu wtedy, nie? Także nie musimy jeździć tam do swojego... swojego biura, żeby specjalnie zamawiać samochód, możemy je kraść innym graczom i też jakby na tym zarobimy. Nie wiem, jak wtedy to sprawa wygląda z naprawą auta, z w ogóle z tym wszystkim, bo jeszcze tego nie robiłem, zawsze sobie dostarczałem swoje, ale myślę, że postaram się też jakoś tutaj zaatakować kogoś i wam pokazać, jak to wygląda, aczkolwiek no staram się grać tak, żeby też nikomu specjalnie nie przeszkadzać. No ale to jest GTA i tu się robi i takie świńskie rzeczy, od tego jest ta gra. Mnie też nie raz już ktoś tam wysadził w powietrze, także trzeba się będzie kiedyś odegrać komuś. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.